Cześć, tu Kasia i Łukasz. Od 5 lat podróżujemy we własnoręcznie zbudowanym campervanie. Niedawno przyjechaliśmy do Maroka, gdzie rozpoczyna się nasza afrykańska przygoda. Pożegnam się z Kasią. Żegnam się, tak. Kasia już ma dość Maroka. A co tam nowego u Vincenta? Ja już widzę, że jest ok. O Jezus! Kto to tutaj jest? Dzień dobry. Mister. 50 dirhamów. Patrz jak jedzie. Normalnie doładował się do pełna i jedzie. Wow! Widzieliście to? I żaden... Żaden, nikt nie trąpnął, nikt się nie obraził. Nie, chodzi mi o to, że nie jedzie żaden pilot przed nim, bo w Europie pilot jedzie. O, jakie tam są góry! Góry, a przed nami pustynia. Atlas. Tam idzie karawana i tam dalej idzie karawana z wielbłądami. Wow, no to już jest niezłe. No i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej marokańskiej przygody. Jesteśmy na pustyni, takiej troszeczkę udawanej pustyni, bo wszystko dookoła mnie jest żółte, są wielbłądy, karawany, ale to wszystko jest takie wyschnięte trochę, bo to jest po prostu ziemia wyschnięta. Jesteśmy 35-40 minut od Marrakeszu. Przyjechaliśmy do miejscowości Agafay na kemping Yes We Camp i będziemy... spać tutaj, ale nie będziemy spać w wanie, dlatego go zostawiamy tutaj na parkingu koło wielbłądów. Kasia zabiera swoje rzeczy, ja już mam plecak spakowany i teraz idziemy do namiotu. Tak tyle. Co, że Habi? Welcome. Saha. Saha, na zdrowie, przypominam. Dobra, tak Wam szybciutko tylko pokażę. Tutaj, słuchajcie, mamy restaurację w namiocie. Tu jesteśmy normalnie w namiocie i zobaczcie, tu jest jak w pięciogwiazdkowym hotelu. Jest to atrakcja, której pomógł nam zorganizować organizacja turystyczna Maroko, której bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy Visit Maroko. No gdyby nie oni, to by się to raczej nie udałoby się po prostu, bo skontaktowaliśmy się z nimi i poprosiliśmy, żeby nam pomogli znaleźć jakieś takie miejsca, które można byłoby zobaczyć w Maroko, ciekawe, gdzie mogliby nasi widzowie, gdzie wy moglibyście pójść, gdzie my byśmy mogli coś zobaczyć. No i oni wpadli na pomysł, żebyśmy właśnie zrobili taki noc na pustyni koło Marrakeszu. No i od słowa do słowa i udało się, jesteśmy tutaj. Jest pięknie, dzisiaj było ponad 30 stopni w ciągu dnia. Idziemy do naszego pokoju. Mam piękną moją umywalkę, lustereczko, kibelek. Słuchajcie, mamy nawet prysznic. W namiocie berberskim na pustyni jest prysznic. Ja już się po prostu sprzedałem. Ja zostaję w Maroko. Jesteście świadkami przemiany psychicznej Łukasza, który jeszcze parę dni temu chciał wyjeżdżać z Maroka, uciekać do Europy, a teraz nosi kapelusz berberski, śpi na pustyni. Co ja tu jeszcze dzisiaj będę robił? Jest tutaj strasznie ciepło, więc wymyśliliśmy z Kasią, że teraz na chwileczkę idziemy do basenu, więc... więc możemy iść na basen. Wow! Zima! Nie wiem, czy to
Ślicznie, no. Nie, nie idziemy na wielbłądy. Idziemy na coś innego. Idziemy na szybkie przebranie w kamperze. Ja ubrałem kamerkę GoPro. Mamy zachód słońca, mamy golden hour, piękną pogodę, piękne okoliczności. A przed nami kłady. No i jak tam Katarzyna? Super! Nie mogłem cię dogonić! Trochę się nie umiem jeszcze tym skręcać. Mam taką ochotę, żeby skręcać tak jakby od góry, pchając, bo ta kierownica jest nisko. Ale to nie jest takie trudne, już zaczynam to wyczuwać. Super! No, offroad to jest to. Już wiem, jaki będzie mój kolejny krok życiowy. Jak już będzie działka, to ja kupuję po prostu 4x4 jakieś autko, jeepa, namiot na dachu i tylko offroad. Dobra, kłady zostawiliśmy. Była to krótka przejażdżka, taka rozluźniająca. Jest cudny zachód słońca i jesteśmy teraz w jakiejś takiej wiosce, gdzie czekać będzie na nas herbatka. Pięknie, Boże, ładnie. Whisky? Barber whisky? Szukran. Kaśka, ile my się tej herbaty napijemy tutaj po prostu. Nie no, nie wiem. Niesamowite jest, że to jest wszystko glina. Taka tutejsza, ta ziemia. Z tej ziemi po prostu, słoma, wymieszane. Brakuje mi słów. Tworzy cegły. Brawo, Kasia. Ile lat studiów? Magisterka. Ale nie z polskiego. Z polskiego? Z budowlanki? Nie z polskiego. Super to jest. Może byśmy sobie w Portugalii wybudowali z gliny po prostu domek. Nie będzie trzeba nic pustaków kupować. No nie wierzę. No tutaj jest to taka chillownia. Ona dywany porozkładane. Fotele. No i co? Faktycznie to wszystko z gliny. Ślicznie, no kurde. Sami powiedzcie, nie chcielibyście sobie usiąść na takim foteliku na pustyni, podziwiając zachód. No kurczę, jeżeli by ta kamera jeszcze oddawała piękno tego zachodu, to byście jeszcze zobaczyli piękny zachód. Jest ciepła temperatura. Oj, bosko. Dobra, szybka herbatka, bo herbatę to sobie możemy zaparzyć nawet w kamperze. A kłady mamy tylko na chwilę, więc wracamy do kłada. Ready. Oh, wow. Different tajin. Oh, just a meat. Oh, la la. Oh.
No i jesteśmy już w pokoju, w namiocie. Nie zostaliśmy do końca. Jeszcze ten pan nas zapraszał, żebyśmy zostali i pooglądali taniec ognia. Ale ja już nie mam siły. Kaśka też, idziemy spać. Do jutra. Jesteśmy teraz w ogrodach Menara. Są to ogrody oddalone, ja myślę, że jest ze 2 km. Tam zaraz za mną, po linii prostej, jest ten meczet, który jest punktem centralnym całego Marrakeszu. Ogrody Menara są to ogrody sułtana, założone, słuchajcie, chyba w XII wieku, jeżeli dobrze wyczytałem. Natomiast budynek, który znajduje się w samym centrum tych ogrodów, jest z XV wieku, więc całkiem stare to jest, ale spokojnie, dla wszystkich ludzi, którzy nie przepadacie za ruinami, nie będzie tutaj oglądania ruin, kamyków, ani jakichś wykopalisk. Jest to po prostu park, gdzie można się chillować. Teraz jest 30 parę stopni, więc takie chillowanie to jest raczej bardziej smażenie, ale podejrzewam, że tam woli w tych, o nawet tutaj, tych drzew, pod tymi drzewami oliwnymi, trochę Marokańczyków się kryje przed słońcem. Gdzieś tu też jest woda, na mapie było pokazane, więc tam będzie taki chłodny basenik. No. Właśnie startuje private jet, jakiś prywatny odrzutowiec. Zaraz obok jest lotnisko, parking. Można tu podjechać vanem, samochodem, piechotą przyjść. Nie ma dużo ludzi. No ale mówię, jest ciepło teraz. Co tam pływa? Tam rybki? Co kurde jest? Może jakaś wydra? To jest człowiek? Nie. Ale jakiś taki ogromny? Albo te nutrie jakieś. Szczur? Nie, to jest chleb. I takie ogromne karpie to są. Takie ogromniaste karpie, takie karpiogiganty. Tam jest ten pawilon, słuchajcie, z XV wieku. I to jest jedyny budynek w całym tym ogromnym, ogromnym parku. Zamknięte drzwi, więc nie wejdziemy. Więc wam nie pokażę, jak on wygląda. Ogólnie ten parczek nie jest jakiś porywający, bo to jest ogromny gaj oliwny, płaski. Ale, co jest ciekawe, to jest bardzo ładny widok. Z tego miejsca, z tej platformy widokowej, tam w tle są góry Atlas. No jak widzicie, dosyć ładnie to wygląda. Zwiedzanie zwiedzaniem, a my przyjechaliśmy na lotnisko i tutaj pożegnam się z Kasią. Żegnam się, tak. Kasia już ma dość Maroka. Kasia powiedziała dość tego tażina i ona chce kotleta i kapustę i łobiot i leci do Polski. Za chwileczkę będzie się startować. A leci tak naprawdę, bo? Moja babcia ma 90 urodziny i postanowiłam zrobić jej niespodziankę i złożyć jej życzenia osobiście. No ponieważ to jest taka dostojna data, a mnie nigdy nie ma na święta, więc pomyślałam, że z okazji jej urodzin przyjadę, przylecę. Nie będziesz jej prezentem, bo kiedyś ostatnio przeczytałem też taką, nie wiem, kogoś gdzieś coś, że najlepszym prezentem, jaki możemy dać drugiemu człowiekowi, to jest swój czas. Więc Kasia podarowuje teraz swojej babci swój czas. Ty też w prezencie dostajesz ode mnie wolny czas. A tymczasem wyłączam kamerę, bo jak wiecie, na lotniskach z tą kamerą to jest tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
miasta na weekend, przynajmniej na dwa dni, bo znalazłem na mapie miejsce, które nam poleciła Lena, nasza przyjaciółka, i pomyślałem sobie, że skorzystałem z tego, że jest 30 parę stopni, pójdę sobie po prostu do parku, więc zabieram was jeszcze na takiego fajnego, ciekawego parku. Hello. To buy one ticket? Just one. Mm-hmm. Just 120 one. dirhams. English, German? English. Oh, Polish. You have Polish? No, just English. Not yet. Nazwa tego parku to Anima. Jest to park założony przez austriackiego artystę, który po prostu kupił tutaj teren, zrobił piękny park. Nie ma on korzeni żadnych z Marokiem, po prostu lubił Maroko. Z tego co doczytałem, może gdzieś, jeżeli się mylę, to możecie mnie poprawić, ale ja na Wikipedii, ani tutaj na ulotce i na stronie oficjalnej tego parku nie znalazłem informacji, żeby on miał jakieś korzenie marokańskie. Park jest piękny, więc teraz będę wam pokazywał park, nie będę po prostu gadał. Chyba że będzie coś ciekawego do powiedzenia, to powiem. Na Instagramie tego ogrodu. No znowu mamy zakurzoną kamerę. Czytałem na Instagramie tego ogrodu, że te stożki, które tutaj są postawione, one symbolizują te przyprawy, które są usypywane na sukach w Marrakeszu i w całym Maroku. I faktycznie to przypomina. A ciekawy jestem, co wam przypomina taki stożek. No na pewno to po prostu widać na każdym kroku, że to jakiś artysta jest odpowiedzialny za ten ogród, bo no czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Przypomina mi to troszeczkę ogród ten orientalny w Portugalii. Pokazywaliśmy wam go na jednym z odcinków. One są po prostu piękne. O Boże, nawet tutaj popatrzcie, jaka mikrofontanna. A tu jakieś skamieliny. Nie mogę się nadziwić, że jesteśmy w Marrakeszu, 33 stopnie Celsjusza. Widzicie, że jest no, mega ciepło po prostu, t-shirt i po co się i tak dalej. A tu kilka kilometrów dalej za mną są góry Atlas, które są po prostu pokryte śniegiem. No całe są pokryte śniegiem. Czy no, te wierzchołki, nie? Ale ten śnieg to jest... No nie wiem, w życiu czegoś takiego jeszcze nie widziałem, bo w Zakopanem to byłem, widziałem Gubałówkę i widziałem Kasprowy i te wszystkie inne szczyty i tam był często śnieg, ale w Zakopanem też był wtedy śnieg. No robi to wrażenie, nie? Korzystając z okazji, powiem wam dwa słowa odnośnie tego jeszcze ogrodu. Więc do ogrodu można się dostać kamperem, samochodem. Ja spałem tutaj pod kamperem. Tam jest jedna brama obok, gdzie w nocy sobie przyjechałem, spałem. Nikt mnie nie wyprosił, bez żadnego problemu. Można się dostać też autobusem. Z Marrakeszu kursuje bezpłatny autobus tutaj kilka razy chyba dziennie. Mi się wydaje, że można tak pół dnia zarezerwować. Fajne to jest, że tutaj po prostu nie słychać w ogóle tego marrakeszańskiego zgiełku. Nie ma po prostu hałasu, nikt nic nie sprzedaje, więc jest bardzo spokojnie, można się wychillować, napić sobie kawki. A propos kawki, to chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które postawiły nam kawkę. Jakiś czas temu mówiliśmy wam, że jest taka opcja, można wpłacić 5 zł, 10 zł, po prostu na kawę, żebyśmy wypili sobie z Kasią kaweczkę albo jakąś lemoniadę. Często wysyłaliśmy taką prośbę, gdzie można wysłać wam jakieś pieniądze, jak można wam postawić piwo. I bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które postawiły nam kawusie. Piję dzisiaj wasze zdrowie, a wszystkim osobom, które chciałyby nam postawić kawkę, to pod spodem będzie link do Buy Me Coffee. Dziękuję. Koniec przerwy kawowej. Koniec zwiedzania tego ogrodu. Idę w stronę vana.
skończył się okres mojego vanlife'owania samotnego. Opuszczam moją cudowną miejscóweczkę i jadę na lotnisko po Kaśkę. No i zobaczcie, kto wrócił, kogo my tu mamy. Hejka! Wróciłam po ostatnich zimowych dniach w Polsce. Jak było? Czy były ostatnie zimowe, w sensie, że trafiłam i na zimę, i na wiosnę. Super było. Było bardzo fajne spotkanie. Ale brakowało tam jednej osoby oprócz Łukasza, brakowało cioci Asi. I z tego miejsca ja i Łukasz bardzo chcemy cioci Asię pozdrowić i życzyć dużo zdrówka i żebyśmy się jak najszybciej zobaczyli. Ja też pozdrawiam ciocię Asię i wszystkich, całą rodzinę Kasi, babcię, która obchodziła 90. urodziny, tatę Kasi, mamę i brata i wszystkich po prostu pozdrawiam. A teraz, pozostając w klimacie rodzinnym, za niedługo odwiedzi nas nasza vanlife'owa rodzinka, ale nie będę zdradzać jeszcze kto. Oni wiedzą. W każdym bądź razie, aha, wiecie kto, no to zdradzam, no to Vincent tutaj będzie. Właśnie wróciliśmy z bazarku. O nie, nie mamy nic dla Menela. W każdym razie byliśmy na bazarku, no i zobaczcie, jakie tu mamy smakołyki, świeże truskawki, daktylki, pyszne, kruche ciasteczka, tu będą oliwki, właśnie robię guacamole i tyle. Czekamy na gości. No, przyjechał. Jest nasz Menel. O, już czeka, już usłyszał. Menel mnie usłyszał. Hejka. Cześć, Menel. Proszę. Kto to przyszedł? O. Jak się cieszy, ktoś. Kurde, Menel, czy Menel je truskawki? Ma kiri, możesz mu dać kiri. Chodź, Menel, chodź, Menel. Bonjour, monsieur. Bonjour. Foto, Menel. 50 dirham. 50 dirham. Daj mu pieniążka. Jak tam? Dobrze, dobrze. Podoba ci Maroko? Podoba, ciepło, fajnie. No to. Ma swoje minusy, ale ma dużo plusów. Wszystko nam opowie później. Tym, którzy nie znają Vincenta, podejrzewam, że mało takich osób tutaj jest, to szybciutko przedstawię. Vincent Van podróżuje w pięknym, kolorowym vanie, który pojawił się kilka lat temu u nas na kanale. To był jeden z pierwszych vanturów. Możecie sobie go obejrzeć tutaj, jeżeli chcecie. Aczkolwiek jest to vantur nagrany przed przeróbkami, bo w tym roku Vincent zmienił bardzo dużo w swoim vanie. Ja jeszcze nie wiem dokładnie, co zmienił, tylko z zewnątrz widziałem, że są po prostu tutaj zmiany wprowadzone. Chodźmy zobaczyć. Wygląda. Idziemy do środka zobaczyć, co tam nowego u Vincenta. Ja już widzę, że jest ok. O Jezus! Kto to tutaj jest? Dzień dobry. Mister. 50 dirhamów. 50 dirhams. Albo dojdzie do łapkoczynów. Łapkoczynów. Ale fajnie. To masz okienko nowe. Tego okienka nie było wcześniej. Było, tylko bez takiego. Bez takiego podłużenia. Aha, poszerzenie, teraz no. Spać. Teraz możesz spać w poprzek. Tak. No to dawaj, idziemy do środka. Ja. Jest troszkę mniej miejsca, z tego co pamiętam. Było tutaj dużo więcej przestrzeni, ale nie było łazienki. Tak, nie było łazienki. Przespał. Nie było łazienki, nie było tutaj miejsca pracy. To nagrywaj, bo to istotne. Te dwa pomysły, to tutaj i ten piekarnik, wziąłem z bardzo fajnego kanału YouTube'owego. Podróżowałem już sam. O tak, faktycznie znam, to kojarzę ten piekarnik. No niestety już go nie mamy u nas. Został w tamtym wanie, który sprzedaliśmy. Ale tęsknimy po prostu za piekarnikiem, za pieczonymi rzeczami. To jest to piękne drewno, które opalałeś. No tak, tak, opaliłem. Czym to opalałeś? Normalnie takim palnikiem. Sobie. O, to fajne. Wraca się. Tak, a gdzie zmywarka? To jest niestety wielki ból, że w chwili obecnej z pewnych względów nie mam zmywarki.
Jak tylko wrócę do Polski, to ona wróci. Menel ale... nauczył się myć? On zawsze zmywał. Zawsze miał pociąg do naczyń. Jeszcze z tymi resztkami. Jakby nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, dlaczego musiałem ją tam wyrzucić jedną, potem drugą, ale no wróci. Może opowiem to kiedyś tam. W szczegółach. Jak ci się podróżuje po Maroko? Jak mi się podróżuje? Ja jestem bardzo spokojny, niesamowicie spokojny ze mnie człowiek. Chyba, że podróżuję jako kierowca po Maroko. No, jeżeli chodzi o samą jazdę, to jest inna cywilizacja, inna kultura, trzeba się po prostu przyzwyczaić. No, można się zestresować, jak się nie przygotuje. Chodź, mam. Jedna rzecz, na którą trzeba uważać, to nie można sobie psa puszczać luzem, bo jest mnóstwo bezpańskich psów i podobno jest problem z wścieklizną, więc muszę go krótko trzymać. Kiedy będą filmy nowe, Wince, na twoim kanale? Bo na pewno będą takie pytania. Myślę, że coś będzie. Swoją drogą, to niesamowity w ogóle szacunek w waszym kierunku, w waszą stronę i jakby podziw ogromny, że wy tyle lat, tydzień w tydzień, te odcinki macie. Bo jak ja tam coś tam sobie wrzucałem, tych kilka filmów, wiem, jakie to jest ogrom pracy, żeby robić taki chociaż jeden, no nie wiem, raz na miesiąc, żeby coś zrobić, żeby regularnie, a wy to macie tydzień w tydzień w tydzień. I jakby doceniam tę pracę i ogromny szacunek. No my jesteśmy trochę jak moda na sukces, po prostu niekończąca się telenowela. To co Wincent, bo Wincent wie od kuchni, jak to wygląda, montowanie i przygotowywanie tego filmu, co wiele osób może się wydawać, że to jest po prostu 15 minut, się robi 15-minutowy filmik, a robi się go wiele godzin. Wracając do pytania, no ja coś tam nagram pewnie. Myślę, coś tam. Maroka, będzie z Maroka. Czekamy. Będzie. I twoich życiowych rozkmin i tych podsumowań. No właśnie, i może żeby zmotywować Wincenta, dajcie nam znać w komentarzach, czy i wy czekacie na vlogi od niego. Mam nadzieję, że jak zobaczy właśnie, bo jestem przekonana, że będzie dużo odpowiedzi, że tak, to będzie miał taki dodatkową motywację, żeby nie zwlekać za długo z montażem. No to czekamy. I do zobaczenia i powodzenia w dalszym eksplorowaniu Maroka. Dziękuję. To by było na tyle w tym odcinku. Bardzo serdecznie wam dziękujemy za dooglądanie do końca. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, to standardowo prosimy o łapkę w górę. Chcę wam w ogóle podziękować za to, że z nami podróżujecie, że z nami jesteście, że nas wspieracie, zostawiacie bardzo fajne komentarze, bardzo miłe. A czasami maile, jak mamy gorszy dzień, to nas właśnie też wspieracie w tym wszystkim. Rzadko o tym mówimy, a mega to doceniamy i tak naprawdę tylko właśnie dlatego wciąż tworzymy, tak jak właśnie mówił Wincent. No to jest czasochłonne i wymaga od nas dużo pracy, ale zawsze w jakimś takim kryzysowym momencie dostajemy tak niesamowite maile, które tak rozbudzają nas i naszą radość, że po prostu nie umiemy tego przestać. Także bardzo dziękujemy za to, że z nami jesteście. Mega to doceniamy i cieszymy się, że mamy taką wspaniałą społeczność wokół nas. Nie przestajemy nagrywać, będziemy cały czas nagrywać i wam pokazywać jeszcze nasze przygody w Maroko i dalej, nie tylko. Bo nie wiemy, co idzie dalej, zobaczymy, zobaczycie i wy. A wy zobaczcie, co będzie w następnym odcinku. Pa! Tutaj w tym pałacu za mną kręcili 7 lat w Tybecie z Bradem Pittem. Zmiana planów, nie jedziemy tam naszym samochodem. Jedziemy czymś lepszym. Nie lepszym, ale mniejszym. Ładniejszym. A teraz najważniejszy moment, na który czekaliśmy od dawna, czyli powitanie z pustynią. Kasia mi obiecała noc na pustyni. Ale zupełnie czegoś innego się spodziewałem.